Galerie Handlowe i Środowisko Polityczne Ryszarda Petru chciałoby przywrócenia niedziel handlowych w naszym kraju, ale czy na pewno leży to w interesie właścicieli takich mniejszych biznesów, mniejszych sklepów, no i czy leży to w interesie przede wszystkim Polaków? Dzisiaj sprawdzam. Dzisiejsza debata o uwolnieniu handlu w niedzielę jest czymś więcej tylko niż dyskusją o zakupach w niedzielę. To debata o tym, jakim krajem ma być Polska. Czy krajem wolności, świeckiego państwa, państwem zaufania, wzrostu gospodarczego i dobrobytu, czy też krajem zakazów, kar? Polacy jednoznacznie odpowiedzieli Ryszardowi Petru. Dla wielu wolność to właśnie brak przymusu do pracy w niedzielę. Pracownikom się coś należy, żeby po prostu mieli też wolny w niedzielę. Tak jak wszyscy mają, to uważam, że w sobotę można zrobić zakupy na cały tydzień. No. Po prostu jeden dzień jakiś taki dla ludzi, po prostu dla odpoczynku, w ogóle spędzenia z rodziną. To jest najważniejsza, jest rodzina. Musi być odpoczynek, nie potrzeba. Nie potrzeba. Każdy może ma czas w tygodniu, żeby sobie zrobić zakupy. Z koalicjantem nie zgadza się także Lewica, która Ryszarda Petru oskarża wprost o lobbowanie za wielkimi sieciami handlowymi. Uważamy, że koncepcja pana posła Ryszarda Petru jest motywowana lobbingiem właścicieli galerii handlowych. To tak naprawdę tylko im zależy na tym, żeby ten handel w niedzielę przywrócić. Nie zależy na tym pracownicom handlu, bo to głównie kobiety pracują właśnie w handlu, gdyż na przykład w niedzielę nie mają możliwości zostawienia dziecka w żłobku czy w przedszkolu, bo one wtedy nie działają. No uważam, że z rodziną powinny być kobiety w niedzielę. Jeśli cały tydzień się napracują, to niech w niedzielę z dziećmi będą. Myślę, że powinno się spędzić je z rodziną. Ja mam mamę, która pracowała w sklepie i sama wiem jako dziecko, że brakowało mi tej mamy, więc tutaj akurat pod względem studentów, okej, oni mogliby pracować, ale ludzie z rodziną i z dziećmi, jakby potrzebny jest ten dzień. Ryszard Petru sięgnął jeszcze po argument ekonomiczny. Na Polakach w niedzielę można więcej zarobić. Taki jest efekt zakazu handlu. Zakaz handlu był tylko po to, aby znikały polskie sklepy i rozwijały się sieci zagraniczne. Eksperci sądzą inaczej. To małe sklepy stracą, zamiast zyskać na przywróceniu handlu w niedzielę. Mali i średni przedsiębiorcy nie zyskają na wprowadzeniu tych zmian, które postuluje w swoim projekcie pan przewodniczący Petru i Polska 2050, ponieważ tak naprawdę sklepy trzeba ogrzeć, trzeba otworzyć, trzeba zapłacić pracownikom. Tym bardziej, że tak naprawdę w wyniku tych działań marketingowych zachodnich sieci dyskontów spora część klientów ucieka właśnie w piątki i soboty, więc otwarcie tych małych sklepów w niedzielę, na przykład na podstawie wyjątku, gdzie właściciel staje za ladą, tak naprawdę jest szansą dla tych małych przedsiębiorców na nawiązanie walki konkurencyjnej z tymi zachodnimi sieciami dyskontów. Kluby Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy wniosły o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu. Pozostałe kluby opowiedziały się za skierowaniem projektu do komisji. Głosowanie odbędzie się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.